Każdy zabieg operacyjny ma swój cel merytoryczny. Polega to na odtworzeniu uszkodzonych tkanek bądź rekonstrukcji. Jednocześnie każdy zabieg operacyjny jest też urazem iatrogennym. W związku z tym oprócz ochrony odtworzonych tkanek należy przywrócić sprawność pacjentowi utraconą w wyniku bólu, obrzęku, wysięku, utraconej ruchomości stawu. To wszystko właśnie należy do nas. Pacjent nie zna warunków, w jakich należy działać, aby nie uszkodzić przykładowo zeszytej łąkotki. Nie zna zakresów ruchów, nie zna sił, jakie można obciążać gojącą się bliznę. To wszystko należy do rehabilitanta. Przebieg procesu rehabilitacji zależy od procesu gojenia tkanek. Rehabilitant obowiązany jest szanować gojące się tkanki i znać etapy gojenia się tkanek i oraz wytrzymałość tkanki na każdym etapie gojenia się. W związku z tym dysponujemy ramami czasowymi, jakie ćwiczenia, jakie obciążenia można stosować na danym etapie, a jednocześnie prowadzone są badania diagnostyczne typu na przykład ultrasonografia, gdzie określa się, czy stopień zagojenia tkanki jest dostateczny i może podlegać ona dalszym, intensywniejszym obciążeniom. Spodziewanie efektów zależy od tego, kim jest pacjent. Czy jest to osoba starsza, której wystarczy zwykła aktywność życiowa, czy jest to wyczynowy piłkarz. Jeżeli przywołać przykład na przykład Kuby Błaszczykowskiego, to wrócił on po rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego po 9 miesiącach, ponieważ tyle trwa przebudowa tego więzadła i dopiero wtedy może być ono w pełni obciążane na poziomie sportu wyczynowego. Dlatego trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie, bo inaczej prościej rehabilituje się pacjentów, gdzie dokonywane są proste rekonstrukcje tkanek miękkich typu zeszycie łąkotki czy usunięcie fałdu błony maziowej. Jest to znacznie prostsze. Tam, gdzie uszkodzone są struktury kostne, są duże krwawienia, gojenie przebiega znacznie dłużej i jednocześnie też efekty te przychodzą później.